Cześć, dzień dobry. Za mną mapa ośrodka narciarskiego Levi. Levi to drugi największy ośrodek narciarski w Finlandii, leżący ponad 100 km na północ od koła polarnego. To tutaj wieczorami widać spektakularne zorze. Ja dzisiaj spędziłem dzień bardzo, bardzo aktywnie. Byłem na nartach, przecież nie będę wam opowiadał. Zapraszam was do oglądania tego odcinka, bo jest tu co robić. Cześć, to ja. Witam w Levi. Wszystko jest fajnie, tylko wieje. Samolot ląduje, bo tutaj obok Levi, parę kilometrów dalej, jest lotnisko. Więc łatwo jest tutaj dotrzeć. Dzisiaj iście zimowa pogoda. Troszkę podwiewa. Sypie śnieg. Temperatura mało arktyczna, bo jest tak w granicach lekko na minusie, czyli jakieś minus 2, minus 3. Nie tego się spodziewałem tutaj. W poprzednim miejscu, które odwiedzałem, ale wali. Gogle się przydadzą teraz, czyli wrócę. Była przepiękna pogoda, typowo taka północna. Duży mróz, piękne słońce i tak dalej, a tutaj w Levi. Znowu muszę powiedzieć to, co zawsze mówię w takich momentach. Będzie powód, żeby tu wrócić jeszcze raz. Gdyby ktoś się zapytał teraz, Jacek, która to jest godzina, że tu jest tak pusto, to informuję was, że jest 9. Jeszcze kawałek mam do wypożyczalni. Tam organizuję swój sprzęt na dzisiaj. Zestaw narciarski i potem zestaw rowerowy. No przecież jak jestem na dalekiej północy, jak jest środek zimy, no to trzeba pojeździć na rowerze. I jeszcze będzie jedna ciekawa, znaczy ciekawych rzeczy to dzisiaj będzie dużo, ale jeszcze jedna. Jeszcze zamknięte. Oficjalnie wypożyczalnia jest czynna od 9:30, ale jest taka szansa, że ktoś przyjdzie chwilę wcześniej do wypożyczalni, ponieważ nie mam za wiele czasu na to, żeby jeździć dzisiaj, więc poprosiłem, żeby ktoś wpadł chwilę wcześniej, żeby o tej 9:30 już był na stoku i wykorzystał 3 godziny, jakie mam dzisiaj na Levi. Sprzęt mają tu słuszny, ale ja dzisiaj sobie coś wezmę, żeby tylko po prostu się poślizgać i przejechać jak najwięcej. Zarejestrowałem się. System działa po polsku, więc było bardzo łatwo, nie po chińsku, ale ogólnie rzecz biorąc mogłoby być też po angielsku. Sprzęt dobrany dzisiaj. Super shape'y Magnum, czyli najbardziej popularne, najbardziej sprzedające się narty firmy Head. Także będę miał się okazję poślizgać trochę na tych nartach przez parę godzin. Jeszcze kilka słów na temat, ile kosztuje wypożyczenie sprzętu na miejscu. O, tutaj jest cennik, sety, standard na cały dzień 36 euro, więc to trzeba teraz przeliczyć. Aha, właśnie, jak my przyjeżdżamy na 6 dni, 117 euro, 400 ileś złotych. Teraz musicie przeliczyć to, czy wam się bardziej będzie opłacało zabierać narty i płacić za dodatkowy przewóz, czy nie. Bo niestety za narty byście musieli dodatkowo zapłacić. Myślę, że bardziej się opłaca wypożyczyć tutaj narty. Jeszcze zobaczmy, o, jakbyśmy wzięli Superior, jakieś takie najlepsze narty, to jest 162 euro. To i tak wyjdzie taniej niż przewóz nart, tak mi się wydaje przynajmniej. Bo lot bierze 200, czyli 400 w obie strony, a tu mamy narty na miejscu, nie musimy ich taskać, troszkę drożej, ale no to już sami ocenicie. Wypożyczalni sprzęt firmy Head, buty firmy Head. Także wszystko macie jak najbardziej dobre. Oczywiście na miejscu jest też sklepik, w którym można dokonać zakupów i jeszcze wypożyczalnia rowerów, ale to później. Na razie narty. Dobra, sprzęt zorganizowany. Czas w końcu ruszyć na stoki w Levi. Stoki są od rana oświetlone. No bo wiecie, tu jest tak, w Levi, jesteśmy już grubo 150 km za kołem polarnym, więc tutaj są i noce polarne już. I tak samo są tutaj dni polarne. Z tego co wyczytałem, to w Levi w ciągu lata
jest 44, czy są 44 dni, kiedy słońce nie chowa się za horyzont. I to samo dotyczy nocy, kiedy jest noc polarna. Lewi oczywiście to, tak już dreptając teraz, to nie jakiś olbrzymi ośrodek narciarski. Jest tu ponad 30 km tras i jest to drugi największy ośrodek narciarski w Finlandii. Natomiast jest to ośrodek, który bardzo mocno, z tego co teraz widzę, bardzo mocno się rozwija. Jest tu dużo klientów. Mimo niskiego sezonu jest ciężko z noclegiem. Dużo ludzi tutaj, dużo turystów przyjeżdża. Oczywiście nie specjalnie, żeby sobie przez tydzień jeździć na nartach, ale żeby zakosztować tych wszystkich outdoorowych atrakcji, o których wam mówię. Zaraz ktoś mnie poprawi. Mam takich ulubionych widzów. Serdecznie pozdrawiam. To nic kąśliwego z mojej strony. Więc jest tu bardzo dużo atrakcji do wypoczynku na zewnątrz, żeby nie było outdoorów. No i co dalej? Kanapa nie chodzi. No dobra. Mówiąc o kanapie, myślałem o tamtej kanapie, nówce. A tutaj jest jeszcze jedna kanapa i gondola. Gondola, która też działa, a taka śmieszna, jest potrójna znowu. Szybciutko, bo nie mam za wiele czasu. Mapa całego ośrodka Lewi. Tak naprawdę to jest jeden taki masyw górski, jedna góra pocięta dookoła stokami i wyciągami. Ja jestem na północnym krańcu. Tu, mapa jest odwrotnie ułożona, ale jestem tutaj. Tu jest północ, tam jest południe. Chciałbym dzisiaj dojechać, no objechać kilka tras. Przede wszystkim dojechać na trasę, gdzie jest Puchar Świata i dojechać, pokazać wam miejsce, tak zwany Lodowiec Lewi. O co z tym chodzi, to wam wszystko później wytłumaczę. To też jest w miejscu, gdzie jest trasa Pucharu Świata, a jest to... O, tam. Po mojej prawej stronie hotel Panorama, położony na szczycie górki. Hoteli tu jest niewiele. Większość to właśnie apartamenty, miejsca, gdzie się mieszka wspólnie w większej ilości osób. Taka jest Finlandia. Do tego trzeba się po prostu przyzwyczaić, że nie szukajcie tutaj typowych hoteli, takich jak mamy na przykład w ośrodkach alpejskich. Nóweczka Doppelmayera postawiona przed tym sezonem, ale co ciekawe, że nie jest to kanapa z osłonami. Podobno jest ogrzewana, ale nie jest z osłonami. Stok oświetlony, lamp od groma. Tak naprawdę można by było powiedzieć, że tu jest raz, dwa, trzy. Że tu są trzy trasy, jedna obok drugiej. Nie wiem, czy też tak liczą, ale warunki idealne. Plus to, że wiatr spowodował, że jest śnieg idealnie wygłaskany, czy można powiedzieć wylizany. Sztruksu nie widać, ponieważ jest przysypany przez śnieg. Ta część północna, w której aktualnie się znajduje, to teren dla osób, które nie szukają tras czerwonych i czarnych. Jest tu taka trasa niebieska, ale taka dobra niebieska. Lekko taki ciemny niebieski, żeby granatowa to może jeszcze nie. Także nawet osoby, które dobrze jeżdżą, to tutaj mogą sobie zrobić bardzo fajną rozgrzewkę. U góry trochę podwiewa, ale tragedii nie ma. Wczoraj było gorzej, bo wczoraj to krzesło już nie działało. Mój cel to teraz zjechać trasą numer 14 i wyjechać tutaj. Może da się tą trasą G3 przejechać. Tak ciekawe te zmiany są. Tutaj 14, tu G3. No zobaczymy. Niestety przejazd do gondoli jest zamknięty, a to można znaczyć, że gondola jest zamknięta. Dobra, biorę się za orczyk, potem się będę zastanawiał, co dalej. Tutaj już czerwona trasa przede mną. Tutaj też stop do gondoli. A szkoda, szkoda. No ale nie zawsze można mieć piękną pogodę, tak jaka była. Wrócę na film z Ruki, serdecznie was zapraszam.
Chciałbym też zwrócić Wam uwagę, bo to się nie rzuca w ogóle na tym filmie w oczy, jakie tłumy są na stokach. W związku z tym, że tak naprawdę tu się jeździ cały czas na oświetlonym stoku, to nie ma znaczenia, czy przyjdziecie na otwarcie stoków o 9.30, 9.30, nie o 8.00, czy przyjdziecie sobie o 11.00, spokojnie wstając, jedząc śniadanie i o 11.00 zaczniecie jeździć. Stoki są czynne do godziny 19.00. Praktycznie przez cały czas jest tak samo, a w zimie tylko ciemno, więc jeździcie przy oświetlonych stokach od rana do wieczora. Dziwnie to brzmi, skoro i tak jest ciemno. To teraz już jest jaśnie, już słoneczko gdzieś znad horyzontu na parę godzin wychodzi. Dzisiaj niestety chmury sprawiły, że jest lekko szarawo, ale takie są uroki jazdy na północy. Dlatego mówię Wam, że warto, zachęcam Was do tego, żeby pojechać tutaj na północ, poślizgać się troszeczkę. Stoki są bardzo dobrze przygotowane. Z tego, co wyczytałem, tutaj w Lewi średnia pokrywa śniegu przez cały sezon to jest około 70-80 cm poza trasami. To jest średnio pokrywa śniegu. Natomiast na trasach oczywiście tego śniegu jest troszeczkę więcej, ale wcale nie dużo więcej. Proszę bardzo, gdyby ktoś mówił, że tutaj stoki są tylko płaskie, 13,3. Czy 13,3, czarna trasa. Sprawdźmy, jak ta czarna w Lewi wygląda. Czy jest to samo, co czarny kolor w alpejskich ośrodkach. Co teraz zrobić, bo to tak naprawdę przez tą gondolę jest chyba jedyne połączenie dalej z ośrodkiem. A tak a propos, jeszcze wracając do czarnej trasy, no to taki ten czarny, taki wyblakły troszeczkę. Jest tam taka ścianka, która jest strąbsza, ale to taka, powiedzmy, na nasze warunki, o, Golgota. To tak mniej więcej, taka Golgota. Może po południu będę miał więcej szczęścia i gondola zostanie otwarta. Prognoza jest taka, że po południu ten wiatr ucichnie, zobaczymy. No i przede wszystkim frekwencja jakaś będzie większa, bo na teraz jest no problem, bo nie jestem w stanie nigdzie podojechać. Wy tego nie widzicie, ale tam w chmurach podchodzi do lądowania na pobliskim lotnisku w Kittila samolot. Tu jest lotnisko paręnaście kilometrów od Lewi na południe. Można tutaj bardzo szybko dotrzeć przez Helsinki, czyli lecicie z Polski do Helsinek, w Helsinkach się przesiadacie i możecie tu przylecieć no praktycznie pod samo Lewi. Można też lecieć do Rovaniemi i stamtąd przyjechać tutaj autobusem, który kosztuje 30 parę euro na osobę. No i to jest najszybszy sposób dostania się, bo samochodem jechać tutaj to nie polecam. Nie polecam w ogóle. Aha, z Rovaniemi do Lewi jedzie się około 2,5 godziny. Lewi Center zostawię sobie jeszcze na później. Teraz z powrotem zjadę do tego samego Orczyka, żeby sprawdzić trasę 14.2. Tu już troszeczkę podwiewa, ale też nie ma jakiegoś, że tak powiem, urywającego głowę wiatru. Drugą 14.1. Po prostu tak są zaznaczone warianty. 14.1, 14.2, 14.3. Mam nadzieję, że coś słyszycie. Tutaj już górka słusznie wygląda. Nie jest bardzo szeroka, ale jest już szerzej. Widać, gdzie się jedzie. Piękne widoki. Tam dalej nawet widać, że jest czyste niebo. Ale nic z tego nie będzie, ponieważ chmury nadciągają z tej strony. Wiatr jest od południa. Pewnie ze 100 km dalej jest czyste niebo. Co zrobić? Nie zawsze się... A powiem Wam tylko tyle, że jutro po południu ma się zacząć takie okno pogodowe.
Japonia to idealne miejsce na to, żeby testować samochody w warunkach zimowych. I to właśnie robi Porsche. W hotelu Panorama na szczycie góry, proszę bardzo, ma stałą bazę, gdzie mieszkają kierowcy testowi, ale mieszkają też goście, którzy przyjeżdżają tutaj zaproszeni po to, żeby doskonalić swoją technikę jazdy. W środku, widziałem, w lobby stoi inny model samochodu. Tutaj też jeden czerwony, który zamarzł. Wczoraj wieczorem stało tu kilka takich pięknych, żółtych modeli, no ale widocznie już są testowane. Parking dla Porsche. A tak z ciekawości, kto z Was wie, co to jest? Ciekawe. Napiszcie w komentarzu, a ja Wam odpowiem też komentarzem. Co to są te skrzynki na parkingu? Zresztą na tamtym parkingu, nie tutaj, nie tylko tutaj przy Porsche, ale kawałek dalej, na normalnym, nazwijmy to, parkingu dla każdego, też są takie skrzynki. Co to jest? Bezpośrednio przy hotelu Panorama znajduje się gondolka, którą można tutaj dojechać. Goście mogą dojechać. Oczywiście mogą dojechać też goście tacy, którzy nie jeżdżą na nartach, a chcieliby podziwiać panoramę tutejszych lasów, spędzić fajnie czas, posiedzieć w środku, odpocząć, napić się czegoś ciepłego, no bo tutaj powinno być zimno. Dzisiaj jest dokładnie 0 stopni, bo sprawdzałem. Także taką potrójną gondolką można tutaj z dołu, z centrum Levi wyjechać. A tak naprawdę Levi to całość tego ośrodka narciarskiego. Tu jest takie główne miejsce, główna miejscowość, ale dookoła można mieszkać w różnego rodzaju szaletach, hotelikach, kwaterach prywatnych i tak dalej. Jeszcze podjadę na chwilę do restauracji. Zobaczę, jak jest w fińskiej restauracji tutaj w Levi. Bo byłem w takiej restauracji na przykład w ośrodku Izy City. Zapraszam na film z tego ośrodka. Z tej strony powinien być link teraz. A zobaczymy, jak tutaj to wygląda. Może jakieś ceny zobaczę. Jak widzicie, jest bardzo urokliwe. I te tłumy. Oczywiście w sezonie jest tutaj sporo osób, ale wszelkiego rodzaju te restauracje są takie bardzo przyjemne, domowe. Zwróćcie uwagę, kominek, drewno, tam jakieś książki. Chodzi o to, żebyście poczuli się jak u siebie w domu. Jest tak przyjemnie, że zapodam sobie herbatkę i ponczusia, który tutaj jest. Bo dlaczego nie? Nie mogłem sobie odmówić pysznego donata, czyli pączka z dziurką oraz herbatki, a przy okazji kilka cen z tutejszego menu. Jeżeli byście chcieli na przykład zasmakować tutaj sałatki z kurczaka, to trzeba zapłacić 16,90. Sałatka Cezar 14,90. Kanapka 17,90. Spaghetti bolognese 16,90. Wiener Schnitzel, o, żeby było śmiesznie, takie typowe fińskie dane, Wiener Schnitzel 19,90. Stek 20 euro. O, jest jeszcze parę innych rzeczy, ale też takie w podobnych cenach, kilkanaście euro. Także tak mniej więcej kształtują się ceny w restauracji w Levi. Herbatka podana. Wszędzie, zawsze, za każdym razem pytają się, czy chcę miód. Oczywiście, tak, jak najbardziej. Także herbatka z miodem, zobaczcie, ładnie podana. Więc ja się zabieram za zjedzenie mojego ponczusia, a przy okazji w międzyczasie wstawię jakiś krótki filmik albo jakieś zdjęcia na Instagram, gdzie serdecznie Was zapraszam. Klikajcie w ten Instagram, proszę. Tam jest cały czas, są relacje z miejsc, które odwiedzam, a że ich jest dużo, więc myślę, że może to być dla Was interesujące i informacje tam zawarte mogą się Wam przydać. Także już teraz proszę tutaj wejść na Instagram. Aha, normalnie jak wiecie, z filmów piję herbatę, ale gdyby ktoś chciał mi postawić kawusie, to nie krępujcie się, pod spodem jest link, z góry dziękuję. Jeszcze jedno szybkie wyjście z restauracji. Ciekawa rzecz tutaj mnie spotkała, mianowicie do herbaty podano mi butelkę z wodą. Mogę sobie schłodzić tym samym herbatę gorącą do odpowiedniej temperatury, taką jaką lubię, a przede wszystkim, jeżeli schłodzę, to wtedy dodawanie miodu ma sens, bo jak wlejecie ten miód, dodacie miód do gorącej, takiej wrzącej herbaty, to z tego miodu tylko tak naprawdę cukier zostaje, nic więcej.
pogoda się poprawia. Mam nadzieję, że to okno dwugodzinne, jakie będę miał po południu, może otworzą gondolę, uda mi się skoczyć na ten stok Pucharów Świata, żeby wam pokazać i powiedzieć, o co chodzi z tym lodowcem w Lewi. A jak nie, no to po prostu powiem przy innej okazji. Okay, so the reindeer herding is the oldest living hood over here in Lapland, and reindeers are always used for the transportation and also for the meat market. Renifery są nieodłączną częścią życia tutaj w Laponii, na północy Finlandii, więc dzisiaj po raz kolejny będę miał przyjemność spotkać się z kolegami Rudolfa, z którym ostatnio jeździłem. Sit in the back side of the sleds and lean behind. Keep your hands and legs inside, because if you hold like that, sometimes some of the reindeer might go so near the trees that you might hurt your fingers. I teraz muszę odpowiednio wejść, bo przeszedłem instrukcję BHP, okay. I teraz muszę wejść odpowiednio. Nie będzie to łatwe, ponieważ mam plecak, a muszę się zrolować tutaj. Czyli wchodzimy, ciach, i już siedzę. Jak tam, Rudolf? Ale ty masz piękne poroże. Zaraz z kolegą ruszamy. Nie chcę mu kamery podkładać pod nos, bo mógłby się delikatnie obrazić na mnie. O, dzisiaj jest tempo. Nie chciałbym tutaj obrazić nikogo, kto się interesuje, czy jeździ na konno, ale to jakiś tam cwał jest. Galop to nie, ale jakiś cwał na pewno. Kolega prowadzący się chyba trochę zbuntował. A nie, nie, tu po prostu jest bramka, przez którą trzeba przejść. Trzeba było go po prostu wyhamować. Powolutko, o, walczy, walczy. A teraz dla was ciekawostka. To właśnie z tej farmy pochodzą renifery, które są nagrodą dla zwycięzców slalomu Pucharu Świata w Lewi. Or moss, so you can take these in your hand and they come to eat from your hand. But now when we go over there with the big antler reindeer, so be careful, they are coming very near you. Zanim opuszczę to piękne miejsce, tą farmę reniferów, chciałbym wam pokazać typowy lapoński dom. Dom, który ma ponad stuletnią tradycję. Mama właścicielki tej farmy tutaj dorastała. Zobaczcie, jak wygląda typowy dom z tego regionu. Możecie zwrócić uwagę, że jest tu bardzo dużo okien dookoła. Wynika to z faktu, że tego światła jest mało i chodzi o to, żeby jak najwięcej wpadało do środka. Jestem już w wypożyczalni skuterów Kinos i za chwilę będę jeździł na skuterze śnieżnym, aby wam pokazać, że też takie atrakcje tutaj są. A tu jest jakiś taki starszy. Mogę jechać. Jeszcze mała zmiana ubranka na takie typowo motorowe. Okej. I teraz trzeba się przebrać. Jeszcze tylko znaleźć miejsce, gdzie trzeba tą twarz wystawić, przygotować się i Jacek będzie gotowy do jazdy. Okej. No to jestem gotowy do jazdy, rękawiczki. Perfekt. Jest perfekt. I jak się prezentuje? Jak gość z jednostki specjalnej. When you are driving, sit here like this. Keep your legs on the rails all the time. Even if the snowmobile starts to fall, don't try to catch it with your leg. Always keep them here. It's safe here. You can drive as relaxed as possible. And to start the snowmobile, lift this red button up and then push the orange button.
No to jedziemy, proszę pana. Zobaczymy, jak Jacek sobie poradzi. To ja, Zorro. Dojechałem już na miejsce. Dziwnie mówię, bo cały czas kamerę w ustach trzymałem. Taki mam patent na tego typu ujęcia, o czym będziecie mogli się dowiedzieć. Te osoby, które, a właściwie dowiedzieliście się, jeżeli chodzi o te osoby, które były w Wiśle i spotkały się ze mną na stoisku GoHero.pl. A teraz co robi Jacek? Jacek przyjechał skuterem na ryby. Będę łowił ryby. Mam nadzieję, że złowię takiego szczupaka. Gdzie jest ta woda? Zobaczcie, wszystko weszło do środka i dalej nie widać, żeby woda. No tak spokojnie ponad metr lodu tutaj jest. Niesamowite po prostu. No cóż, moi drodzy, z mojego łowienia została tylko dziura w lodzie i miłe doświadczenia. Zwróćcie uwagę, jaka pogoda się zrobiła. Może jeszcze dzisiaj upoluję coś innego, czyli zorzę polarną. Z tyłu za mną ośrodek narciarski na tych górkach, ale jest tam co pojeździć. Oczywiście nie jest to wielki ośrodek, ale parę tras jest takich słusznych. Tak myślę, bo niewiele przejechałem. Maszyny czekają, a ja jeszcze idę zobaczyć, jak wygląda tutaj zaplecze, bo tam się serwuje herbatkę, ciastka, których nazwy niestety nie wymienię, ponieważ język fiński myślę, że jest tak samo trudny do nauczenia się jak język polski. Więc idę zobaczyć, tam jest jakiś fireplace, więc ognisko i zobaczymy. Jeszcze raz spróbuję. To ciastko po fińsku to jest mettäkäkö. Cokolwiek to znaczy. Twarde i dobre. Pamiętajcie, mettäkäkö. Kiedy jest tak ciepło jak dzisiaj, co jest bardzo wyjątkowe, wszyscy tutaj potwierdzają, że to jest po prostu upał. Tak jakby u nas było 25 stopni w lutym, no bo normalnie to powinno być minus 20, minus 30 stopni, a jest zero. Więc jest to wyjątkowy upał. To wtedy takie miejsca jak ten namiot, gdzie można się zagrzać, gdzie można się napić herbaty, są naprawdę w cenie. Natomiast dzisiaj jest tak naprawdę luzik. Wieczór. Witam na sesji wieczornej w ośrodku narciarskim Lewi. Jeszcze wyskoczyłem na półtorej godziny, żeby pojeździć dzięki uprzejmości Tomasa, o którym jeszcze będę mówił. Po prostu zostałem przewieziony na inne miejsce ośrodka i teraz mogę skorzystać z kilku wyciągów i wrócić do miejsca, w którym mieszkam, czyli na stronę północną. Ale przy okazji objadę prawie cały ośrodek. Już nie gadam, tylko pokazuję wam, co tu się dzieje. Intensywny dzień, przyznacie, co? Ale tak właśnie można spędzać czas w Finlandii. Bardzo intensywnie. Co chwilę zmieniać zajęcia, jeżeli się komuś znudzi. Ja już dzisiaj jeździłem na nartach, jeździłem na skuterach śnieżnych, łowiłem ryby, znowu jeździłem na skuterach śnieżnych, teraz jeżdżę na nartach i jeszcze
Co jeszcze, to zaraz zobaczycie. A na razie oddajmy się narciarstwu przy pięknym zachodzie słońca. Trasa 8-4 naprawdę bardzo przyjemna, idealna do nauki jazdy na nartach dla osób, które doskonalą technikę, które stawiają ten drugi, trzeci krok, prędkość odpowiednia, idealny stół, takie przygotowanie bym powiedział włoskie, szeroko bardzo, naprawdę super, super stok. Niestety krzesło, które tu powinno być czynne, jest nieczynne, więc trzeba się pobawić trochę orczykiem, no ale jest czas na to, żeby z wami porozmawiać. Z tej strony jakieś punkty gastronomiczne, także można gdzieś wejść, troszeczkę się zagrzać, coś ciepłego napić. Tam jakiś z drugiej strony service point. O, i jeszcze jedna rzecz, która była przy okazji, która jest w Ruce, którą widziałem, to te chaty takie. Nie wiem, czy to widać teraz. O, tutaj jest taka chata. I to są miejsca, gdzie po prostu można się schronić. Nie wiem, czy tu akurat będą czynne, skoro są już normalne restauracje, ale w takich chatach zawsze pali się ognisko, można tam wejść, zagrzać się, troszeczkę owędzić, być takim uwędzonym, czyli troszeczkę uwędzić. Do tego coś sobie usmażyć, jak mamy jakąś kiełbaskę czy rybkę, tam zawsze są specjalne, jak to nazwać? A, nieważne, wiecie o co chodzi. Kije do nabijania kiełbasy. I specjalne uchwyty na przykład do rybek czy do innych sztuk mięsa. Wyjechałem do najwyższego punktu, czy na najwyższy punkt. Schowałem się tutaj, bo wieje faktycznie. Tu jest górna stacja gondoli, która aktualnie jest nieczynna i stąd zjeżdża się do trasy Pucharu Świata, który tutaj się odbywa. I teraz jestem wam winny wyjaśnienie, o co chodzi z tym lodowcem w lewie. A mianowicie, w związku z tym, że temperatury są jakie są tutaj w ciągu lata, czyli nie jest zbyt ciepło, aczkolwiek zdarzają się czasami dni, że nawet jest 30 stopni w dzień. Ale żeby zaoszczędzić energię, żeby rozpocząć wcześniej sezon, to w Lewi postanowiono magazynować śnieg. Czyli pod koniec sezonu ratraki spychają śnieg właśnie na tej czarnej trasie, sprawiając, że powstaje olbrzymi magazyn śniegu i ten śnieg służy jako podkład na rozpoczęcie sezonu na początku października. Wtedy tutaj przyjeżdżają kluby, przyjeżdżają zawodnicy, żeby trenować przed zawodami, przed Pucharami Świata, bo nawet tacy zawodnicy w tym momencie tutaj przyjeżdżają, bo te warunki w Lewi są dosyć szybko, z reguły. Aczkolwiek, dlaczego wpadli na ten pomysł? Oczywiście oszczędzanie to jedna rzecz, no tak śnieg by się roztopił i tyle. A druga kwestia to taka, że pewnej zimy Puchar w Lewi się nie odbył, bo Puchar w Lewi odbywa się zawsze w listopadzie i w listopadzie nie było tak na tyle śniegu i nie było takich temperatur, żeby ten stok pucharowy przygotować. Dlatego stwierdzono, ok, zepchniemy śnieg w jedno miejsce, sprawdzano jakie będą najlepsze metody przechowywania, znaleziono tkaniny, którymi przykrywa się śnieg, żeby stracić jak najmniej z jego objętości. I od strat w stylu 50% w Lewi doszli do strat w stylu 10, maksymalnie 15% w ciągu lata. I wyszło na to, że to się bardziej opłaca niż czekać na mróz, naśnieżać od początku. Także takie z jednej strony działanie proekologiczne, z drugiej strony działanie prosprzedażowe, promocyjne i tak dalej. Okej. W miejscu chciałbym bardzo podziękować Weronice i Tomasowi Asuman za pomoc w organizacji tego wspaniałego pobytu w Lewi. Weronika i Tomas na co dzień prowadzą firmę Spondeo, łączącą firmy polskie i fińskie na obu rynkach.
Jeżeli Twoja firma zainteresowana jest współpracą z partnerami z Finlandii, to w Spondeo znajdziesz fachowców, którzy Ci w tym pomogą. Weronika, Tomas, jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję za wspaniały pobyt w Levi. Wracam już na północną stronę, od południa tam wieje i to równo, co mogliście zobaczyć koło górnej stacji. Powoli będę zjeżdżał na dół, bo muszę oddać sprzęt i jeszcze czeka mnie jedna aktywność dzisiaj. Tylko muszę dobrze popatrzeć, żeby nie zjechać w złą stronę. I tu byliśmy już rano, pamiętacie? Dzięki uprzejmości Tomasa miałem okazję pojeździć w innych miejscach, zobaczyć kilka tras w Levi. Szkoda, że trasa Pucharu Świata jest nieczynna, znaczy trasa jest otwarta, znaczy można by było tamtędy zjechać, natomiast nie byłoby jak wrócić. Ja jestem zadowolony, mam nadzieję, że Wam też się podobało. Jeżeli w ciągu dnia poszliście na narty, pojechaliście na skutery, łowiliście ryby, palców mi brakuje, łowiliście ryby, potem znowu jeździliście na skuterach, potem znowu poszliście na narty i nie jesteście jeszcze zmęczeni, to co można robić w Levi? Oczywiście jeździć na rowerze. Jak to wygląda? Zobaczcie sami. Zabawa jest taka. Próbuję się jakoś oświetlić. Jak się przejedzie parę kilometrów, to następnie trzeba coś zjeść. Co w Finlandii można zjeść? Można zjeść kiełbasę. Kiełbasę jaką? Polską kiełbasę. Najlepsza kiełbasa jaka tu jest, kiełbasa Wojtek, tak? Kiełbasa krakowska Wojtek jest najlepsza w Finlandii. Tutaj się nie będę sprzeczał, ale jest jedna rzecz, która nas od Finów diametralnie różni. Tomas, Finowie jedzą kiełbasę z chlebem? Co? Co to jest? Właśnie, my jemy kiełbasę z chlebem. Finowie nigdy nie jedzą kiełbasy z chlebem. Przystało, wzięłam cały chleb. Także jest chleb, jest kiełbasa. Do kiełbasy też pewnie coś jeszcze będzie. I musztarda sarebska poproszę. Nie ma to jak fińska, polsko-fińska kiełbasa pieczona na ognisku gdzieś daleko za kołem polarnym. Smakuje wyśmienicie. Naprawdę super. Polecam Wam tego typu posiłki wieczorne. Genialna sprawa. Po całym dniu ryby dzisiaj niestety nie złowiłem. Miały wolne, dlatego trzeba się ratować polsko-fińską kiełbasą. Zdradzono, że najlepsza w Finlandii. I to już koniec mojego krótkiego, ale jak bardzo aktywnego pobytu w Levi. Nart może było niewiele, ale to jest, jak ja to zawsze mówię, powód, żeby tutaj wrócić ponownie. Powód, żeby jeszcze raz odwiedzić Laponię, żeby jeszcze raz przekroczyć koło polarne. Co o tym myślicie? Jak Wam się podobało? Napiszcie proszę w komentarzach. Bardzo dziękuję, że oglądaliście ten film. Bardzo dziękuję, że wspieracie moją działalność. Jeżeli ktoś by miał ochotę dołączyć do programu Patronite, to serdecznie zapraszam. Link macie w opisie do tego filmu. Lub ewentualnie, jeżeli ktoś by chciał mi postawić kawusie, to też jest taka możliwość. Dziękuję ślicznie. Łapka w górę, komentarz, no i przede wszystkim subskrypcja. A my widzimy się w kolejnym filmie. Skąd? Zobaczymy. Trzymajcie się. Pozdrawiam z dalekiej północy. Cześć.